Dzień dobry. Czołem strażacy. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w poniedziałek 11 marca 2024 roku. Witając wszystkich w kolejny poniedziałek pasyjny, pragnę uczynić to hasłami dzisiejszego dnia, które proponuje nam broszurka z Biblią na co dzień. A są to słowa wyjęte z pierwszej Księgi Mojżeszowej, gdzie w 28 rozdziale i wierszu 16 i 17 czytam. Gdy Jakub się obudził ze snu, zdjęty trwogą rzekł: o jakimże lękiem napawa to miejsce? Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. Zaś apostoł Paweł w liście do Efezjan w 5 rozdziale i 14 wierszu mówi: wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano: obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Łaskawy i dobrotliwy Boże, prosimy, pomóż, by jaśniał nam dziś tylko Chrystus i byśmy w świetle Chrystusa przez życie podążali i innym drogę do zbawienia wskazywali. Amen. Kochani, to kolejny dzień. Dzień, w którym mogliśmy wstać, możemy poruszać rękoma, nogami, możemy mówić, możemy widzieć, możemy słyszeć to wszystko, co wokoło nas. Ale stajemy do kolejnego dnia i wydaje nam się, że ma on swoje troski, problemy, kłopoty i przeciwieństwa losu. Czasem stajemy do nowego dnia zatrwożeni. Pytamy, jak długo jeszcze? Pytamy, czy podołamy, co zrobić? Może czujemy się zupełnie podobni jak starotestamentowy patriarcha Jakub, który praktycznie po kombinatorstwie w domu rodzinnym musi z niego uciekać. Udaje się za namową swojej mamy do Labana. I udając się do swojego krewnego, musi też odpocząć. Odpoczywa, ale wstaje do nowego dnia przepełniony lękiem. Jakie myśli kłębiły się w umyśle Jakuba? Może pytał, co będzie robił Ezaw? Jak on go potraktuje? A może zastanawiał się, czy bezpiecznie, spokojnie dotrze do Labana? Takie i inne problemy zaprzątają także i nasze umysły. Pytamy o funkcjonowanie, egzystencję naszych domów, naszych rodzin. Pytamy o przyszłość naszych dzieci. Pytamy o swoje zdrowie i tak dalej, i tak dalej. Ale Jakub, wstając do nowego dnia, zdaje sobie z tego sprawę, że jest ten dzień przesiąknięty wieloma sprawami, wieloma troskami. Ale zauważa, że jest tu jedno szczególne miejsce. To dom Boży, to obecność Boga, bo Bóg nie mieszka tylko i wyłącznie w świątyniach ręką zbudowanych, ale On mieszka w nas i pośród nas. On jest blisko każdego z nas. Przecież to my przez Chrzest Święty staliśmy się dziećmi Bożymi. Zostaliśmy wpisani w poczet dzieci Bożych. Staliśmy się Bożą własnością. Nasze serca są świątynią Bożego Ducha i powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę, że nic tu innego jak tylko dom Boży. Zdajemy sobie sprawę, że w domu Bożym rozbrzmiewa pieśń na Jego chwałę, na Jego cześć. Tu za mną mapa, ewangelicka mapa świątyń. Poruszając się po naszym kraju, mogę zdawać sobie sprawę, że tu czy tam jest mój Boży dom. Dom, do którego mogę wejść, gdzie mogę ugiąć swoje kolana, gdzie mogę zawołać do Boga. Ale jeśli nie trafię do domu rękoma zbudowany, to ten Bóg jest obok mnie. On objawia mi swoją moc poprzez piękno otaczającego świata.
On staje na mojej drodze życia poprzez chleb powszedni. Staje na mojej, Twojej drodze życia poprzez drugiego człowieka. Możemy spotkać się z Bogiem poprzez naszą modlitwę. Możemy spotkać się z Bogiem, odczuć, doświadczyć Go, nie tylko zamartwiając się. Bo przecież apostoł Piotr powiada: wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Poświęćmy trochę więcej dzisiejszego czasu na spotkanie z Bogiem. Nic tu innego jak dom Boży. I chciejmy czerpać z tegoż niewysychającego źródła miłości i dobroci to, co potrzebne do dnia. Życzę wam wszystkim dobrego, błogosławionego dnia. Życzę wam spotkania z Bogiem i wołania do Niego. Niech Pan Bóg błogosławi wam i niech was wspiera. Módlmy się. Łaskawy i dobrotliwy Boże, dziękujemy Tobie za kolejny dzień łaski. Dziękujemy za to, że możemy doświadczać Twoją bliskość i Twoją obecność. I prosimy, bądź z nami i nie opuszczaj nas. Daj pewność, że jesteś naszą drogą, prawdą i życiem. Amen. Strażacy, ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Dobrego, błogosławionego, pasyjnego dnia. Pozostańcie z Bogiem.